Dzień dobry, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Przed wami Call of Duty Vanguard, mapka. Jak ona się nazywa jest? Bocarz. Typ patrol. Używam tutaj broni bar. No i co, napierdzielamy, prawda? I generalnie trzeba wygrać. A reszta nas nie interesuje już. O, jeszcze dostał granatem moim. Myślałem, że wszyscy pouciekali. A tu z moim poszedł, mój ze mną poszedł, bo za dobrze, bo mnie uratował kubkę. A już jestem żądny krwi. Czyli 5 zabójstw bez śmierci. Dobra. Lecimy dalej. Możemy pisać, moi drodzy, czy wolicie początki takie, jakie były do tej pory, czy takie, jak był w tym odcinku. Tamte są moim zdaniem nieco łatwiejsze, bo zwłaszcza jak jest jakiś tryb czy coś i co mam opowiedzieć, to nie tracę jakiegoś tutaj czasu już podczas rozgrywki, tylko na spokojnie mam na to czas przed tym. Uff, bałem się, go nie zabiję. A tutaj, no to generalnie z tego, że tu za wiele nie było do gadania, no to sobie mogę na to pozwolić. Dobra, tutaj chyba się nic takiego nie dzieje. No i akurat wyszedł, tak rzucałem granat. Się go nie spodziewałem, że wyjdzie teraz. Chyba tutaj bierzemy. Nie zabiję gościa, ty, ja pierdził. A ten bar jest taką bronią, moim zdaniem, strasznie irytującą. I właśnie, zobacz, jak on wolno strzela. Moim zdaniem jest fajna broń, ale czasami to tego wolno strzelectwo, że tak powiem, jest dosyć irytujące. Dobra. Kurde, tu jest gdzieś. No właśnie. Nie mieliśmy radaru. Totalnie nie byłem. Nie wiem skąd. Czy te strzały to są strzały moich, czy przeciwników. Jakie to jest tempo w ogóle? A szybkie, właśnie na 12. No to znaczy coś więcej ludzi. Macie tutaj, koledzy, skrzynkę. No kurde. Ach, ci snajperzy w kodach to jest. Skrywa patrolowa do wzięcia. Ale dobrze mój zabił. Dobra, weźmy sobie, przeładujmy. Nie, co trzeba tutaj jakoś tam wejść. Fajmy ten gościu. Chyba ten sam cały czas. Patrz, wygląd postaci ma taki sam. Po tym śmiem stwierdzić, że to chyba ten sam gościu mnie tu molestuje cały czas. I ja go trafiamy na siebie non stop. O, pan camper na daszku, nieładnie. Dobra. Ogłuszający, rzuć mi jeszcze normalny. Uuu, ale dostał. A myślałem, że to headshot był tak jakoś. Bo już idą zza pleców. No już tak, ja mi tu mnie męczy cały czas. O, ale to zapierdziela. O nie, zabrakło mi ammo. Dobra. To jest tak. Gdzie oni tu mogą być? Tu ich pełno jest. Tu już leci. Tam już lecą. Się oddaliłem trochę od tego. To jest bardzo typ podobny, tak jak wam kiedyś wspominałem, do umocnionego punktu. Tylko że w umocnionym punkcie ten punkt siedzi w miejscu. Ma kilka lokalizacji na mapie, które się co kilka tam minut zmieniają. A tu ten punkt jest nieruchomy, po prostu tak się, znaczy rusza się, tak przemieszcza się i trzeba go gonić, biegać za nim cały czas. Dobra, mam cię ziomuś. Mam się, że to drabina jest. Przeładujmy sobie, mamy mało ammo. Żeby mi tu oknem nikt nie wbił. Dobra. Nadlatują wrogie bomby.
śmigłowce! Leci bomba szybująca wroga! Weźmy sobie radar. O, już był jednak tu facet. Chciałem się właśnie wycofać, bo właśnie nikogo nie ma, to poza to będę siedział. Szermany tutaj. Wow, co to? A, bombardowanie miało być, no i jest. Ale gościa ledwo widać w tym. Co? Ile was tam jest? O, żeż ty. A, ma ten gościu tego fistyka z karnetu. Cholernie niedobra sytuacja. Trzeba wyjść z twarzą. Ja w sumie jak dostanę w łeb, to i wyjdę niestety bez twarzy, no ale... A tu gościu, kurde! No. Gdzie granata? Ten rustak jak gościu jest niemożliwy, co nie? Dobra. Dobra, leży. Ten bar czasami, mówię, jest taki irytujący, to jego, ten sposób strzelania. Taki powolny, ale ze strony, no mówię, lubię tą broń, ale w niektórych sytuacjach no, potrafi człowieka poirytować. Chyba nie mamy tego, nie mają tego. Misja zwiadowcza. Są tam pewnie, że są. Mamy tą bombę szybującą. O nie, ten punkt tu wchodzi, niedobrze. Myślałem, żeby miał kryjówkę bezpieczną. Tutaj chyba jest... Wtedy nie... A, mam cię, ziom. Nie zdążyłeś się schować do domu. Przyjmy się. A, tam moi se strzelają, a to siedzę jak ten... No, pilnuję im plecy. Nie, uciekł. Oj, oj, oj. Dobra, bo tak niewiele brakuje, żeby wyrównać. O, ale wybiegłem na hama tak trochę. Nie patrzę, co się dzieje. No to nasz jest, bo się bałem, że wroga. To sporo ułatwia. A nie, oni też mają. Tutaj nie, tutaj nie. Tutaj rozłóżmy może. A to już jest jakaś jedna, no ale dobra. Tutaj staram się to strategicznie rozkładać w miarę. No w sumie dobry pomysł miał gościu, żeby tutaj rzucić granat górą. I co, i kitramy, nie? Wygrywamy już. Nie wiem, ile do zwycięstwa trzeba. Coś ponad 200, ale ile dokładnie? Nie, 250? O, tu z lewej będą szli. Chyba pilnujcie tu moi, a ja was tutaj posłaniam trochę. No to, to tak osłoniłem. A nie, 210 chyba. No coś w koło, ponad 200 w każdym razie. Oj, plecy moi mają. No i zwycięstwo, moi drodzy. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dobra robota. No, zaimponowaliśmy panu Butcherowi. A wam dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Zdrowia życzę, bo to teraz najważniejsze. Wszystkiego dobrego. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Pa, pa. No tutaj jeszcze MVP oczywiście wybierzemy. Tego biorę, bo ten ma na więcej na celu, a to jest takie bardzo ważne dla tego trybu. No i co, tak to się prezentuje. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Do następnego materiału. Pa, pa.